Zaczęło się poświąteczne liczenie kalorii, a raczej liczenie na ich zbicie i zadbanie o swoją sylwetkę. A nie tylko o święta chodzi, bo poprawa wyglądu i styl życia od lat zajmuje kluczową pozycję na liście rzeczy, które planujemy zrobić w nowym roku. Podpowiadamy, jak postawić pierwszy krok na tej drodze, a zacząć trzeba od zdrowego odżywiania. To najważniejsza zasada, jaką staram się moim pacjentom przekazywać, żeby dieta była indywidualna. Nie każdemu z nas na przykład przypasuje 5 posiłków. Warto się starać, aby ta dieta nie była dla nas męcząca, bo tylko wtedy będziemy mieli po prostu ochotę ją długofalowo utrzymywać. Ale sama dieta to nie wszystko. Konieczny jest też ruch. Oczywiście nie oznacza to, że od razu musimy się porywać na dystans maratonu, czy sięgać po sportowe wyzwania z najwyższej półki. Prostota tutaj jest górą. Możemy zacząć od zwykłych spacerów. Przede wszystkim sugerowałbym zwiększyć ilość aktywności fizycznej w ciągu dnia, czyli na przykład jadąc do pracy samochodem zaparkować gdzieś wcześniej i przejść ten kawałek, zamiast windy wybrać schody i wdrażać takie proste rozwiązania. Przede wszystkim to. Jeśli to nam nie wystarczy, możemy się przejść na siłownię na przykład. I nie warto się zniechęcać, bo sylwetki Schwarzeneggera w kilka dni przed Sylwestrem na pewno nie uzyskamy. Tu konieczna jest cierpliwość. Małe kroki tworzą duże cele, także róbmy wszystko powoli, metodą małych kroków. Małymi krokami nieuchronnie zbliża się też kolejny rok, więc na planowanie życiowych zmian pozostało już niewiele czasu.